Jeżeli otrzymasz taką informację, nie klikaj, tylko zgłoś na policję, a my zajmiemy się całą resztą. W okresie przedświątecznym bardzo dużo tych informacji, które wpływają do nas w natłoku zakupów, w natłoku tego świątecznego szaleństwa. Przychodzą informacje bardzo często na telefony komórkowe i tam jest na przykład zawarty w temat w takiej informacji dotyczący na przykład uiszczenia dodatkowej opłaty. Zazwyczaj są bardzo niskie kwoty, bardzo małe pieniądze, aby nasza paczka na przykład do nas doszła. No w tym właśnie okresie przedświątecznym jest to szczególnie ważne, bo bardzo wielu z nas zamawia takie paczki przez internet i żeby nie dać się tutaj właśnie oszukać, trzeba zweryfikować, czy faktycznie z tej firmy kurierskiej, czy przez tego kuriera, czy z tego sklepu zamawialiśmy dany towar. Jeżeli faktycznie taką usługę zamawialiśmy, to na pewno nie klikamy żadnych linków, ponieważ zazwyczaj te linki są no, najzwyczajniej w świecie oszustwem, które przekierowuje nas na strony, gdzie przestępcy są w bardzo łatwy sposób, mają możliwość przejąć nasz telefon, nasz komputer i najczęściej chcąc uiścić tą opłatę kilku złotych, przejmują możliwość kierowania hasła dostępy, wchodzą na nasze strony bankowe, na nasze strony internetowe naszych banków, poprzez oczywiście nasze konto i dochodzi do wypłat pieniędzy. Kiedyś było przeświadczenie, że takim procederem może paść tylko senior. No niestety nie jest tak. Na tą chwilę oprócz seniorów mogą paść też młodzież i osoby dorosłe. Najczęściej właśnie ludzie nie zgłaszają takich sytuacji. 2,50 przychodzi jakaś taka wiadomość, ten link. Nie zgłaszamy tego. Większość z nas zapomina po kilku chwilach, że taki SMS przyszedł albo go automatycznie kasujemy. Natomiast mamy możliwość strony internetowe CERT, czyli zgłaszanie incydentów właśnie takich związanych ze stronami internetowymi. Mamy możliwość poza ściganiem takich sprawców przestępstw, czy też usiłowań przestępstw, również mamy duże możliwości do tego, aby takie strony internetowe blokować. W przyszłości na przykład dostając taką informację, nie wejdziemy już tak bardzo łatwo na link, bo już przyjdzie ostrzeżenie, że ta strona na przykład może grozić jakimiś konsekwencjami. Apelujemy, prosimy, żeby zwracać na to uwagę, ponieważ no, okres przedświąteczny jest taki, gdzie powinniśmy się cieszyć, radować, ale niestety przestępcy czyhają na takie osoby i wykorzystują każdą sytuację.